zawiązasz tego DeWalta? Cześć, witam Was na moim kanale Zagroda Kozy i Spółka. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak u nas się zmieniło, co do tej pory zrobiliśmy, ile zrobiliśmy. Wiecie już, jak to wyglądało wcześniej, a teraz zrobię Wam kilka ujęć i porozmawiam na temat tego, co tutaj w międzyczasie wydarzyło się u nas. Jestem na samym środku naszego gospodarstwa, właściwie naszych zabudowań. Tu mamy dziedziniec za mną. Tak jak pokazywałam Wam wcześniej, mamy budynek inwentarski. Tutaj w tle mamy stodołę. Naprzeciwko stodoły mamy oborę. Tak, odkręcę się 360 stopni wstecz. Mamy dom, a właściwie pozostałości naszego domu, ponieważ jak widzicie, trochę się działo. Dach mamy rozebrany, mamy skutetynki w środku. Tu mamy budynek inwentarski, o którym Wam wcześniej wspomniałam. Jest w ogóle nieruszony. To jest temat, który zostanie gdzieś tam później przez nas podjęty. Na tą chwilę prezentuje się to w ten sposób. Tutaj mamy jedyne, co zrobione z nowych rzeczy, to podłączenie wody, żebyśmy mieli wodę bieżącą, tak, żeby można było jak gdyby tutaj chociaż te ręce umyć, napełnić wodę do czajnika, kawę sobie zrobić. Tutaj nasze stanowisko było do rozrabiania zapraw wapiennych. O, tutaj mamy stodołę. Tak się ona prezentuje. Są dwa wejścia do stodoły. Główne wrota, jeżeli chodzi od strony tej dziedzińca, główne wrota. I tutaj mamy również z boczku dodatkowe wejście. Jak widzicie, no nie da się ukryć, stodoła jest w stanie no ciężkim. Dużo będzie pracy kosztowało nas, żeby ją odtworzyć, ale tak jak mówiłam, to zostawiamy sobie gdzieś na później. Tutaj teraz otworzę te boczne drzwi, żeby pokazać Wam, jak wygląda wejście. To jest nasz jeden z magazynów w tej chwili. Tutaj ten murek będzie też rozwalany, ponieważ chyba wcześniejszy właściciel sobie coś tutaj dobudował. Tutaj mamy w tej chwili składowane belki, które zostały opalone przez mojego tatę i przez Piera podwójnie. To znaczy były opalone, wyszlifowane i opalone, ale o tym zrobimy osobny odcinek, jak cały ten proces trwał, wyglądał, ponieważ tutaj wybraliśmy taką technikę, jeżeli chodzi o impregnację belek. Są na koniec oczywiście pomalowane olejem lnianym, ale zamiast je impregnować jakimiś lakierobejcami, bejcami, tego typu sprawami, podjęliśmy decyzję, żeby taką metodą japońską je zaimpregnować. One są w tym momencie, one dzięki tej impregnacji są odporne, jeżeli chodzi o palenie, o podpalenie, zapalenie. I no, korniki już takich belek też nie ruszą. Jak wygląda ta nasza stodoła od środka, jak widzicie, cała dziurawa. To jakieś takie stare drzwiczki nam pozostawały, gdzieś sobie poodkładaliśmy. Tutaj zmagazynowaliśmy również jakieś takie elementy dekoracyjne, okucia żeliwne, które dajemy do piaskowania i do malowania. Kilka okuć już do czerwonego domku, który za niedługo Wam pokażę, jest już gotowych, odebranych.
ale jeszcze są gdzieś tam złożone w warsztacie mojego taty, nie przywiezione tutaj. Jak już będą drzwi i wrota montowane, dopiero ten efekt końcowy będzie widoczny. Aczkolwiek mam takie dwa elementy, teraz tam mamy zamontowane, to Wam pokażę. No, stan tak wyglądał. O, zardzewiałe, skorodowane. A pokażę Wam, jak wyglądają po tej renowacji, czyli po piaskowaniu i pomalowaniu natryskowym. Tutaj jest kolejna część. A nie, to są pozostałości chyba jakiejś podłogi, którą rozbieraliśmy. Tutaj udało nam się też zakupić 5 par drzwi w międzyczasie. Starych drzwi po niemieckich, z po niemieckiego mieszkania, pełnych z klamkami i ościeżnicami, które są tutaj w innym miejscu zaskładowane. O, tutaj są widoczne, to są szerokie ościeżnice i tutaj kolejna część ich. Tak, te drzwi, jak już ten czerwony domek, czyli jak gdyby taki nasz warsztat, miejsce warsztatowe będzie gotowy. W przyszłym roku będę je czyściła, czyli będę je opalała z tej białej farby. Będziemy je reperować, jeżeli są jakieś ubytki, jeżeli tutaj znajdziemy gdzieś jakieś uszczerbki, korniki i tego typu sytuacje, i w jakiś sposób będziemy je zabezpieczać, czyli albo olejować, barwić. Zobaczymy. Tutaj całkiem nieźle wygląda ten fragment, czyli taka ścianka mniej więcej działowa stodoły. Tutaj są kolejne wrota. My ich nie otwieraliśmy jeszcze, czyli stodoła ma, jeżeli otworzymy jedną i drugą stronę, ma przejazd, że tak powiem kolokwialnie, na wylot, czyli gdzieś tam na pole, które znajduje się za nimi, czyli dalszą część naszej ziemi. Tutaj, jak widzicie, mamy dużo materiału zeskładowanego po rozbiórce dachu w domu, po rozbiórce też gdzieś tam takiej jednej części, którą będziemy stawiać na nowo. Tutaj znaleźliśmy taki regał stary. Zabezpieczyliśmy go też, jak już będziemy mieszkać, będziemy mieć tutaj miejsce, zaplecze, to go odrestaurujemy, ale to też będziemy kręcić osobne odcinki o odrestaurowywaniu starych mebli, ponieważ mam już kilka rzeczy takich starych kupionych i je już sami i również z pomocą mojego taty odrestaurowaliśmy. Obecnie są w naszym mieszkaniu, ale finalnie wszystko tutaj będziemy przywozić i meblować tymi meblami nasz domek. Tutaj też są belki, które udało nam się odzyskać i na pewno będziemy je przebierać i wykorzystywać do dalszej budowy. Ale też jakieś znaleziska. Drzwi, ale te, widzicie, są niekompletne. Brakuje klamki, brakuje ościeżnicy. One mają takie kolorowe okienka. Tej szyby oczywiście brakuje. Znaleźliśmy jeszcze jedne drzwi w domu, ale one w tej chwili są przykryte, ich nie widać. Ale jak pokażę Wam nagrania z skuwania tynków w środku, w domu, to będziecie widzieli, jak one nam się pięknie odsłoniły. Tam, za tymi drzwiami, znajduje się piwnica, ale jak widzicie, w tej chwili jest tutaj zastawione wejście do niej. Piwnica, w której można, którą można wykorzystać jako magazyn na warzywa, na owoce, na jakieś przetwory. I pokażę Wam jeszcze tutaj górę, jak wygląda. Oczywiście mnóstwo, jeszcze mamy tutaj innych elementów pochowanych, ale teraz pokażę Wam dalej. Tutaj mamy
ten dziedziniec, jakieś pozostałości materiałów, z którymi jeszcze nie wiemy, na co przeznaczymy. Zostawiamy tutaj rozgrabione miejsce po ognisku. Tutaj są pozostałości, większe pozostałości korzeni kasztanowca. Wielkiego, ogromnego kasztanowca, który rósł w tym miejscu. Też Wam pokażę w osobnym filmiku, jak wyglądała jego wycinka, ponieważ zrobiliśmy to w lutym tego roku. Dostaliśmy pozwolenie, z dnia na dzień dostaliśmy telefon, że ekipa do cięcia jest już gotowa i w kilka godzin udało nam się go usunąć. Tu mamy wejście do obory. Obora była w stanie fatalnym. To było wszędzie, że tak powiem, brzydko zasrane. Od kurek, bo pani tutaj też przetrzymywała kurki. No i tutaj taki mamy nasz magazynek. Ale też to pomieszczenie finalnie będziemy restaurować, jak już się wprowadzimy, jak już będziemy mieli dom gotowy, to wtedy weźmiemy się w pierwszej kolejności za oborę i budynek inwentarski, ponieważ tutaj docelowo chcemy mieć jak gdyby zagrodę dla naszych kóz, miejsce dla naszych kóz. Kurniki będziemy budować osobno i zagrody dla ptactwa będziemy budować osobno za domem na polu, ale też musimy dosadzić troszeczkę drzew i jakoś tak zagospodarować sobie, rozlokować to kurnikę. Tutaj będziemy mieć wjazd. Wjazd będzie również zadaszony. Tutaj powoli zaczęła powstawać konstrukcja szachulcowa, ale musieliśmy ją przerwać, żeby ten czerwony domek skończyć, do którego zaraz tam dojdę i Wam pokażę. Na tą chwilę jest zrobiony fundament. Fundament był wylewany, gotowy, kupiliśmy. Przyjechała gruszka, zalała. Zbrojenie tutaj mamy. Ten fundament jest na wysokość 4 bloczków betonowych. Tutaj w środku mamy jeszcze kamień, który będziemy usuwać, ponieważ on teraz z tego ujęcia to może nie widać, ale on taki jest rozjeżdżony, wyjeżdżony, nierówny. Kamień będziemy usuwać z całego podwórka, ponieważ będziemy musieli je wypoziomować, zrobić co najmniej jeden tutaj taki taras, że można było tą bramą wjeżdżać. I tutaj kolejny, troszeczkę niższy taras, drugi, żeby jakoś ten teren wyrównać i wypoziomować do normalnego użytkowania. Tutaj są porozkładane te belki opalone, także widzicie, ta konstrukcja też będzie naprawdę duża. Troszeczkę tutaj mamy wymurowane, ale tak jak mówię, musieliśmy naszego tutaj pracownika przenieść w inne miejsce, żeby dokończył tamten budynek, a ten teraz będziemy tą bramę, ten wjazd będziemy tutaj robić w listopadzie, czyli już w tym miesiącu. Przyjedzie ekipa, która będzie kładła dach, zanim oczywiście położą ten dach, to będzie stawiana konstrukcja, ale to naprawdę będę Wam wszystko nagrywała na bieżąco, bo chcę, żebyście widzieli, jak cały ten wjazd będzie powstawał. Tutaj mamy kolejne belki. Sam belek jest chyba 16 kubików opalonych. Trwało to z 3 tygodnie czas opalania ich. Butli zużyliśmy chyba z 25 na tą chwilę. Tutaj jeszcze część, jak widzicie, desek jest nieopalonych, surowych. Czeka na opalenie. Ale też, żeby opalać, żeby to było efektywne opalanie, to też musi być pogoda bezwietrzna, a teraz ciężko też nam o taką pogodę. Mamy nasze odzyskane cegiełki. Cegiełki zostały odzyskane z tych szczytów, które tutaj
poleciały podczas zdejmowania dachu. Też mieliśmy taką fajną ekipę, która przyjechała w 2 dni, nam wszystko rozebrała. Tu widzicie pozostałości starych ogrodzeń z betonowymi słupkami, także to wszystko też idzie do usunięcia. Obora też będzie odnowiona, także ten budynek będzie zupełnie inaczej wyglądał. Przede wszystkim będzie zdjęty eternit z jego dachu. Jesteśmy już zgłoszeni w naszej gminie do usunięcia tego eternitu i utylizacji, ale na przyszły rok, czyli do tego czasu będziemy musieli też gdzieś pomyśleć o dachu. No dach, właściwie dachówka będzie na pewno w tej samej tonacji, co dachówka domu i tego czerwonego domku, do którego właśnie się zbliżam. Tutaj mieliśmy taką przybudówkę, w której państwo, którzy mieszkali przed nami, trzymali węgiel. Ale my to usunęliśmy i tak jak widzicie, tu jest nasz wjazd na posesję, który będzie zamkniętym wjazdem. Będziemy mieć tutaj przejazd na naszą ziemię. Mamy tutaj na tą chwilę taką prowizoryczną drogę zbudowaną. Tutaj pozostałości tego tunelu foliowego, o którym wcześniej wspominałam. Tutaj lokalny chłopak jest w trakcie rozbiórki jej, ponieważ dostał ją od nas i bardzo chętnie ją właśnie tutaj przychodzi, demontuje, ponieważ będzie sobie ją rekonstruował i gdzieś tam koło siebie stawiał. Nasza działka idzie tak jak granica działki, idzie tak jak ta droga. Tak jak wam pokazywałam tutaj, tak jak mi palec sięga tego horyzontu. Tam, i właśnie w tamtej części zostaną korniki i zbudowania dla państwa. Zaraz jakimś się tam podejdę, jak to dzisiaj wygląda. Tym tematem również będziemy zajmować się w przyszłym roku. Teraz musimy się skupić na dokończeniu tego domku, który już właściwie jest ku końcowi, i zbudowaniu tej bramy wjazdowej. Tutaj powstało, mój tata sobie założył stanowisko swoje do pracy i te wszystkie belki, które zostały opalone wcześniej, były przez niego cięte. Tutaj miał piły, widzicie pozostałości i odpady po belkach, jak one tutaj były w trakcie przycinane, a przycinane były po to, żeby zbudować konstrukcję dachu. O, tak wygląda ten czerwony domek. Oczywiście pokażę wam, jak wyglądał on wcześniej, żebyście mogli sobie porównać, jak to wyglądało, a co udało nam się zrobić. Jeszcze jest w trakcie wszystko. Ten domek wygląda tutaj z tej strony północnej. Tutaj mamy kupione kafle z piecy kaflowych tutaj, bo też są 3 piece kaflowe i z tych piecy kaflowych będzie budowany piec chlebowy w domu. Tak zwana kuchnia czarna, kiedyś mówili na to, czy to się w obecnych czasach nazywa kuchnią czarną. Nie wiem, ale będzie piecem chlebowym, no, z funkcją też również i kominka, palenia i gotowania, pieczenia, gotowania i palenia jako ogrzewania. Taki kombo trochę będzie. Tak się prezentuje tutaj sad. A tutaj pokażę wam, zbudowaliśmy w międzyczasie kompostownik. Wykorzystaliśmy materiał, który tutaj znaleźliśmy, znaczy który pozostawili poprzedni właściciele.
kompostownik. On jeszcze nie jest dokończony, ale szkielet już jest. Wylana posadzka. Dwa takie zbiorniki tutaj powstają. Są zabudowane na razie z trzech stron tutaj takimi ściankami działowymi. Do niego zostanie dobudowane również zadaszenie i takie budowane od dołu elementy, które będą podtrzymywały to, co już w środku się znajduje. Czyli jeżeli zacznie się uzupełniać powoli, jak widzicie, on tutaj sobie i zarósł trochę. Tam jabłka są w środku, spady, które gdzieś tam latem zbieraliśmy. No, jakieś takie inne odpady po obiadach, które tutaj gotowałam. O, jak widzicie, tutaj jestem teraz wyżej, wszystko widać z góry. O. Tak wygląda to nasza ziemia naokoło. Tak wygląda nasza ziemia naokoło. Tutaj 2,5 palety z tych cegieł kupiliśmy z rozbiórki z domu, rozbiórki poddasza domu w sąsiedniej wiosce. Ta paleta. I chyba te dwie to są cegły, które zostały odzyskane właśnie ze szczytu tutaj domów. Także widzicie, jak one zostały wyczyszczone. I tutaj kilka palet kupiliśmy, domówiliśmy jeszcze, żeby nam nie zabrakło. Jeszcze dużo cegły będziemy mieć odzyskanej z ścian, które będą wewnątrz domu skuwane. O. Ściany działowe będą powstawały na nowo, więc dużo czerwonej cegły będziemy mieć odzyskanej ze środka. Tutaj znajduje się okienko do piwnicy, którą odkryliśmy. Wejście do piwnicy zostało przez wcześniejszych właścicieli zamknięte poprzez wylanie podłogi na nowo, położenie na nowo podłogi. Ale my ją będziemy otwierać i wejście do tej piwnicy będziemy mieć od środka domu. W tym kolorze dachówki będzie również ten budynek wjazdowy zbudowany. Tutaj nam został jeszcze na paletach materiał, który lada dzień właśnie będzie zużywany. To są szwedzkie dachówki Benders, świeżo kupione latem tego roku, także zostało nam tutaj kilka palet jeszcze. Być może coś trzeba będzie dokupić, ale wiemy, że są na stanie, więc z tym problemu nie będzie. Zobaczmy, co tu się dzieje. Który udało nam się kupić za naprawdę śmieszne pieniądze. Jest teraz przykryty, będzie przez nas restaurowany. On tutaj ma nawet szufladkę. To jest stół dębowy i on jest jeszcze rozkładany, czyli będzie można go powiększyć. A to są hałdy ziemi, które są nad stanem po wykopanej drodze przez koparkę.
A musi pod nogi wchodzić. Tak, także tu mamy świeżo zaolejowane belki. Tutaj częściowo opalone i zeszlifowane. I ona powtórnie będzie opalana. Tutaj w tym miejscu, gdzie ja teraz stoję, mamy drugi wjazd. Taką bramę wjazdową na sąsiadów. I ta brama wjazdowa, którą właśnie Wam w tej chwili pokazuję, a właściwie nawet trochę więcej niż brama wjazdowa, bo w momencie, kiedy powstanie tutaj ten wjazd, budynek bramny, tutaj chcemy pociągnąć czerwoną cegłą mur oddzielający właśnie nas od tej jedynej drogi, od której można do nas dojechać. To jest już droga polna. Mniej więcej do wysokości sadu, czyli z perspektywy domu tutaj w tej części będziemy mieć tą część dzienną od tej drogi, którą przyjeżdżają ciągniki. Będziemy mieć właśnie czerwony mur i tutaj też również będziemy musieli zrobić tarasy poziomujące, ponieważ w tej chwili, no jak widzicie, sad jest dużo wyżej. To wszystko idzie takim tutaj dosyć sporym spadkiem, więc my też tutaj oddzielimy jednym tarasem się od sadu. Od sadu się oddzielimy jednym tarasem. Tak, tutaj powstanie też taki kamienny murek oddzielający właśnie tą wysokość od tej tutaj następnej. Tak, widzicie, jednak jest tutaj wyżej, gdzie stoję w tym miejscu. I tutaj powstanie kolejny taras, który już zrówna nam w jednej płaszczyźnie wysokość domu i tego czerwonego budyneczku, w którym będziemy mieć warsztat i właśnie w tej części tą kuchnię letnią. Czyli to będzie jeden taras, to będzie drugi do wysokości tego wjazdu i tam sam dziedziniec będzie trzecim takim tarasem, jeżeli chodzi o to zagospodarowanie, które mamy tutaj koło domu, koło tych naszych budynków. Chcę Wam pokazać piękną jabłoń. Może ona teraz pięknie nie wygląda, ale to jest jabłoń z odmianą jabłek Szara Reneta i uwierzcie mi, to drzewo było pełne jabłek. Pełne, pełniusieńkie. Mieliśmy tak dużo chętnych na te renety, że tu przyjeżdżali wiadrami i się bili o nie. Ale tam każdy gdzieś tam dwa wiadra sobie uzbierał i finalnie jest zadowolony. Tutaj mamy kamienie, które zostały przez koparkę usunięte z dziedzińca. Tam złomi, który pozbieraliśmy. Tutaj jeszcze mamy tą część w ogóle totalnie nieruszoną, jak widzicie. Jakiś głaz, jakieś jeszcze pozostałości gumowe, ogumienia. Tutaj na pewno, na 100% pod tą hałdą jest zakopany złom, jest zakopany śmietnik. Mówiąc krótko, tutaj to samo. Jak widzicie, jakieś też pozostałości tego typu rzeczy. Tu jakiś, o, widać słupek betonowy. No i ten narożnik po prostu totalnie nie został przez nas ruszony. Jakiś kołpak tam jeszcze leży. Tam jakieś, widzicie, posztukowane ogrodzenie. Te choinki na pewno również będziemy ścinać, ale jak już będzie powstawał mur, to wtedy będziemy tutaj gospodarować tą przestrzeń nasadzeniami nowymi swoimi. Tutaj też jakieś żelastwa nam się poodsłaniały. W ogóle teraz, jak zaczęło więcej deszczy padać, to te śmieci po prostu wyszły. My, co posprzątaliśmy, to widać.
widać, gdzie mamy ten teren mniej więcej ogarnięty, szczególnie teraz na zimę. Tutaj została malina. Nie usunęliśmy jej, ale świadomie, może coś z niej będzie i uda nam się ją rozszczepić na później. Tu jeszcze jakieś tam pozostałości po jabłonce. Tutaj też było stanowisko do opalania, też stały koziołki, na których było opalane belki. Tutaj w międzyczasie zakład energetyczny przeniósł nam skrzynkę na granicy działki. Prąd w tej chwili jest do niej doprowadzony. Teraz czekamy na naszego elektryka, który no, wjechał do sanatorium z żoną. Też mu się trochę wolnego należy. Ten prąd przeniesie, podłączy do tego, do tej naszej nowej skrzynki energetycznej. Więc tutaj już prace ziemne wtedy w przyszłym roku, jak się rozpoczną, to zaczną się między innymi od fundamentu, ponieważ będziemy wzmacniać obecny fundament. Pokażę Wam dosłownie namiastkę tego, co jest w środku. Pokażę Wam, jak w tej chwili wyglądają fundamenty w środku. Czekamy teraz na kosztorysy, na wyceny, na finalny projekt, dlatego nic na razie nie chcę więcej mówić, bo więcej po prostu na tą chwilę nie wiem, a nie chcę Was wprowadzać też w błąd. A tutaj, tutaj w tym miejscu właśnie odkryliśmy drzwi, oryginalne drzwi. Potem ci wcześniejszy właściciel najprawdopodobniej, no to ten pokój był wyłożony regipsem, zamknęli je i tutaj sobie zrobili przejście. O, tak wygląda namiastka jednego z pomieszczeń. I tak prezentuje się dziedziniec w stanie oryginalnym, takim jak zostaliśmy w chwili obecnej. No, zdjęty został przez nas daszek z tej studni. Widzieliście na pewno na wcześniejszym filmiku, jak ona wyglądała. Widzieliście tą przybudówkę tutaj. Te kamienie, które były obłożone wokoło, zostały usunięte przez koparkę. Został przygotowany, tak jak mówiłam, fundament pod budynek bradny, który już w tym miesiącu, którego budowa w tym miesiącu się już rozpocznie i będę Wam nagrywała wszystko tak, żebyście widzieli, jak ta konstrukcja od początku do końca powstaje. Czerwonego domku nie udało mi się nagrać w całości ze względu na to, że w międzyczasie Pier miał operację na kręgosłup, wypadł mu dysk i po prostu nie było mnie tutaj. Ale z kolei będę miała film, z którym Wam się podzielę efektem końcowym. Także tak wygląda to obejście koło domu. Tutaj było, to wyglądało to miejsce jak po wojnie. Jak te ściany tutaj poleciały na dół, tu przejścia w ogóle nie było. Proces odzyskiwania cegieł, bo to są w tym miejscu zlokalizowane, ułożone cegły, które odzyskaliśmy z tego szczytu, więc dokładnie drugie tyle cegieł, które odzyskaliśmy, jest tam poukładanych na paletach. Były ręcznie czyszczone. Tutaj mieliśmy dwóch lokalnych chłopaków, co przez całe lato przychodzili i nam pomagali właśnie w tych pracach. Ta cegła u góry jest mokra, ale ona ma taki kolor jak ta. Naprawdę całkiem porządne, fajne cegły. I to są cegły, które, żeby Wam to pokazać, teraz to może nie, ale one tak, jak są suche, to jak się obije jedną o drugą, to tak pięknie, naprawdę słychać było taki fajny, fajny dźwięk, jak takich, takie dzwoniące.
cegły, które są tak dobrze wypalone, które nie pękają. Był tutaj taki też jeden murek zbudowany z cegły też czerwonych, ale zupełnie innych, gdzieś tam w bardziej współczesnych czasach pewnie wypalanych, no to one w rękach się rozpadały. One w momencie, kiedy były przez nas czyszczone, one po prostu odłupywały się, cegły były czyszczone siekierką były obtłukiwane i czyszczone szczotką metalową. Także jak widzicie, oprowadziłam Was dzisiaj po tej naszej zagrodzie, żeby pokazać Wam, co tutaj się zmieniło od momentu, kiedy ją zakupiliśmy i jakie prace wykonaliśmy. Szczegóły w kolejnych filmikach.